Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł. Słuchajcie, dzisiaj gramy panem świnką, tak jest, Slytherion. Już nie będę się nazywał, yeah. O tak, dobra, skupienie. Full skupienie, tak, zabiłem znowu, pan świnka zabija. Pan świnka zabija. Ja pierdzielę. Świnka zabójca. Pan świnka wszystkich zabija. Patrzcie, co tu się dzieje, ja nie mogę teraz komentować, w ogóle nic powiedzieć. Dopiero co wchodzę do gry i już zabiłem takie dwa potwory. Chyba ze dwa. Co najmniej ze dwa. To jest po prostu niesamowite. Dobra, okej. Więc stwierdzimy, że nie będę grał Pawłem. Bo Paweł. To ogólnie rzecz biorąc, o teraz już nie przejdziesz. Żartowałem. Chociaż z drugiej strony chyba przejdziesz. Okej, tu zginiesz. Okej, wszyscy zginęliśmy. Dobra, tam jest po prostu totalna rzeźnia. Jeszcze raz, pan świnka. O, reklama! Super! Nie no, wracając do tematu. Zawsze jak się nazywam Paweł, to albo ktoś chce mi pomóc, albo chce mnie zabić. Więc stwierdziłem, że nazywa się pan świnka teraz. Tak. Wcześniej byłem optymistą, wcześniej byłem tajemniczym nieznajomym. Teraz jestem panem świnką. A pan świnka powinien robić świństwa, nie? No właśnie. Na przykład takie jakieś tutaj komuś przed twarzą przelecieć. Tak, o, proszę bardzo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej. No wcześniej zebraliśmy tam dość dużo punktów, tyle co kojarzę. A teraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, hej! Tak jest. Zaczął przyspieszać i chciał mnie tutaj chyba zaatakować. Złośliwiec, złośliwa bestia. Tak. Ale pan świnka się nie dał. Pan świnka jest różowy. Pan świnka da radę. Jak zawsze. Dobra. Czekajcie, co by tu zrobić? Co by tutaj zrobić? Co by tu zmaścić? Kogo by zabić? Na samym początku odcinka była jakaś totalna rzeźnia. O. Dobrze. Okej. Ta gra wydaje mi się teraz działa płynniej. No i na pewno troszkę lepiej się gra. Nie ukrywajmy. Pamiętam, jak początki były, kiedy walczyłem z Google Chrome. O to, żeby walczyć, grać, móc tutaj działać i coś nie wychodziło za bardzo. Ze względu na to, że ta gra się przecinała. Nie wiem dlaczego. Kompletnie nie rozumiem. No ale cóż. Dobra. Tam widzę, że ktoś mi chciał zaatakować. Ale atakowanie takiego większego... Dobra, jakiegokolwiek osobnika. I przyspieszanie z 10 metrów wcześniej, czy z końca ekranu, no to jest totalny bezsens. Bo wcale nie widzę, że ktoś przyspiesza, bo idzie w moim kierunku, naprawdę. To trzeba zrobić taki myk, tryk, wiecie, że nikt się nie spodziewał. A teraz sobie tak... Wracając do początku, który dzisiaj był, do początku odcinka, jak sobie tak pomyślę, gdybym był w skórze takiego dużego bydlaka i rozbiłbym się o kogoś, kto dopiero się odrodził, urodził, narodził na tej planszy, i później ta osoba zabija jeszcze ze dwie kolejne osoby, też fajnie takie duże, no to ja bym się chyba pochlastał, naprawdę. Człowiek tyle tutaj pewnie minut, czy tam godzin, czy nie wiadomo co, tam siedział, zbierał te punkty, a nagle przychodzi taki pan świnka i pan świnka go tutaj dobija. No masakra jakaś. Czekajcie, tu jest przejazd. O, wezmę jeszcze punkty. O, widzę tutaj, pan mnie próbuje dorwać. Powodzonka. O, się przyspieszył. Śpieszyło się pan, co? Tak to jest, jak się śpieszy. Kto się śpieszy, nie, czy jak się śpieszysz, czy się diabeł cieszy, czy coś takiego. No właśnie. Dobra. Co tam na czołówkę poszedł? Z dynkiem uszczelił, widziałem to. Ten mały to jakieś... Te małe takie dzikie jakieś, ja nie wiem. O. Przyspieszają. Nie wiem, w ogóle mnie też dużo osób pyta, Paweł, czy ty wiesz, jak się przyspiesza? Paweł, czy ty wiesz, jak przyspieszać, jak tutaj, czemu nie przyspieszasz? Holender jasna, po co mam tracić punkty na przyspieszanie? To nie jest wyścig.
Chodzi o to, że jest powoli, wszystko bardzo powoli, a tu nagle myk, cyk i nie ma nikogo. Pozamiatane. A tak jak cały czas człowiek przyspiesza, to nie to, że traci punkty i za chwilę się wyzeruje, to w dodatku jeszcze sam może się gdzieś rozbić, więc naprawdę to nie ma sensu. Lepiej jest, że tak powiem, na spokojnie, powolutku, a przyjdzie taki moment, wyobraźcie sobie, że będziecie musieli przyspieszyć, więc warto mieć te punkty wtedy w zasobach swoich. No właśnie. Dobra. Także powoli, wszyscy powoli tutaj chodzą. Jeżeli ktoś przyspiesza, zazwyczaj krótko gra. Albo, o właśnie, przyspiesza, kiedy jest możliwość zaatakowania albo zebrania punktów. Wtedy to co innego. Przykładowo teraz. To było warto przyspieszyć. Jeszcze warto przyspieszyć. O właśnie, dokładnie o to chodzi. Widzicie? Dobra, udało się jakoś. O, proszę bardzo, kolejna zwłoka. Tak, kolejny zgnieciony robaczek. I świetnie. Dobra. Zobaczmy sobie. Może tam jakieś punkty już leżą, o których jeszcze nie wiemy. Ciekawe jestem, ile w ogóle osób korzysta teraz z modów. Bo na razie serwery fajnie działają. Nie wiem, czy to wtedy nie było czasami przez te mody, że ludzie troszkę zawieszali te serwery. No ale zobaczymy. Okej. Tam się coś... Nie, nie rozbiło się nic. Wydawało mi się teraz. Okej. Gdzieś tam było więcej graczy, tutaj gdzieś. O, właśnie. Dobra, tam chyba ktoś zginął. Czekajcie. O, holender, jasna, tam pykło coś. Pękło! Dobra. Wolałem przyspieszyć, zebrać te punkciory. Bo jednak więcej zjadam, o właśnie. Więcej zjadam niż mi ubywa. Więc nie jest źle. Świetnie. Dobra, prawie 7000 punktów. Nie jest najgorzej. Za krótki jesteś, stary. Wow! Co tu się dzieje w ogóle? Patrzcie, co tu się dzieje teraz. Rzeźnia znowu. Jakaś totalna rzeźnia. Okej, dobra, musimy się stąd troszeczkę wydostać. Bo zrobiło się bardzo ciężko. Bardzo ciężko się zrobiło. O, chyba... Nie, nie zginiesz, dobra. Dobra, tu wrócimy. Zbierzmy jakieś punkty. O, dobra. Nie ma co ryzykować. Nie wiadomo, kto by zginął. Na spokojnie. Mogą go zabić, kurczę. Dałbym radę. Miałem przewagę. Jakieś sekundki może, pół sekundki. Byłem przed nim, więc mogłem go zaatakować. No ale dobra, nisza z tym. Zebraliśmy prawie 8000 punktów. Jako pan świnka jestem dużą, wypchaną świnką teraz. Bardzo puszystą, grubiutką. Więc nie jest najgorzej. Tak jest, nie jest najgorzej. Jest dobrze. Jest nawet bardzo dobrze. Co, chcesz mnie zaatakować, czy jak? Czy tak czai na mnie? O, 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 proszę bardzo, bitwa. Bitwa na robaczki. Dość dużo punktów tu jest, czyli ewidentnie ktoś tutaj się lał. Uciekasz stąd, czy nie? Uciekasz stąd, dobra. Czyli te punkty mogę sobie przejąć. Dobra, proszę bardzo. Punkciorki moje. 8700 punktów, wow. Świetnie.
Pan Świnka rośnie. Szkoda, że nie daliby takiej, wiecie, glizdy, która zamiast czubka takiej glizdy miałaby po prostu ryjek. To byłoby naprawdę śmieszne. I te punkty zaciągałaby przez ten nozdrza w tym ryjku. Taki pomysł rzucam. Bardzo kreatywny, ciekawy, zabawny. Ciekawe, czy się coś takiego pojawi. Fajnie by było takim panem świnką sobie pograć. O, dobra, czekajcie, jakoś żyjemy jeszcze, więc nie jest najgorzej. Może jakiś rekord. O, 9. miejsce mam. Czyli jak widzicie tutaj przy 8000, dobra, już nie. 9000 punktów mniej więcej, prawie 10, dobra, 10000 punktów wystarczy, żeby być w czołówce. Może nie jest źle. Naprawdę nie jest tu źle. Muszę uważać, bo takie maluchy strasznie łatwo jest przeoczyć. Te, które się pojawiają i niestety bardzo szybko można w nie wlecieć. Dobra. Czekajcie. Co my tu mamy? Gdzieś w środek pojedziemy tej mapy. Może tam będzie więcej. To jestem chyba ja, ale nie jestem w stanie powiedzieć, na pewno. Tam, gdzie walczą, tam, gdzie się zawijają wszystkie robaki. Myślę, że tam zaatakujemy. O właśnie, na przykład tutaj, świetnie. Weź punkty, albo weź punkty. O, punkciki moje. A co, pan świnka na 7. miejscu. Pan świnka lubi być duży i tłuściutki. A jak zginie, to będzie dużo bekonu. Będzie dużo bekonu z pana świnki. 10. miejsce, dobra. Pan Świnka. Ja założę się, że jak Polacy grałem i czytałem tutaj ten nick, to muszę mieć naprawdę niezły uba. Pan Świnka. Pan Świnka mnie zaatakował. Pan Świnka mnie zabił. Zaatakował mnie. A dlaczego? No bo to taka Świnka. Złośliwa w sensie, nie? Złośliwy, taka Świnka z niego. Dobra. Czekajcie, gdzie my tu mamy? Muszę znaleźć jakieś w ogóle miejscowe, gdzie się będzie kotłowało, bo wtedy łatwiej o punkty. Czyli w momencie, kiedy gdzieś tam więcej graczy po prostu obok siebie się przemieszcza i przyspiesza i próbuje się zaatakować, to zawsze jeden od drugiego się rozbija, a później Paweł wlatuje i wszystko zbiera. Tak. Gdzie iluś walczy, tam Paweł korzysta. O, nowe powiedzonko. No właśnie, dobra, zobaczmy tutaj. Przelecimy. A, zaryzykuję, słuchajcie, zaryzykuję. Tutaj przelecę. Tutaj przelecę. Ten pan się chyba rozbije zaraz. Pomarańczowy. Albo przeżyje. Dobra, mniejsza z tym. Przeżył. Jaka szkoda. Szkoda niesamowita. Dobra. Jezus Maria, nie rozumiem tych ludzi. Dlaczego oni chcą atakować? Kiedy widzą, że mogę się schować. Że nie będę atakował takiego małego knypka. Bez sensu. O, patrzcie, jaki mały tam leci. Pan Świnka zaatakował. Pan Świnka atakuje. Pan Świnka jest zły? Hej, proszę bardzo. Nie ma co się kręcić koło pana świnki. Pan świnka jest mordercą. Proszę bardzo. Kombinator atakor. Co atakujesz, co? Proszę bardzo, atakowałeś też mnie, atakowałeś, co nie? Pamiętam. A jak? A proszę bardzo. Ciach. Ze żarty, progamer. Progamer widzę, tutaj widzę, o tam się ktoś rozbija. Tutaj go zaokrąglimy. Pana progamera. Kombinował. Kombinował. A jak? Dzing, 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 dzing. O, proszę bardzo. Jakieś punkciorki zdobędziemy.
Nie, wiecie co, powiem tak, zazwyczaj nie warto atakować tych mniejszych, bo to jest za duże ryzyko. Wy możecie zginąć, oni wam niewiele punktów dadzą. Ale jeżeli taki maluszek jakiś, mały robaczek was ciągle atakuje, kombinuje wokół was, to wierzcie mi, warto się go pozbyć, bo nie wiadomo co z tego wyjdzie. Może wyjść z tego to, że w końcu was dopadnie, bo nie zauważycie go, bo będzie za mały, nie wiem. Także czasami trzeba zabić maluszka. Niestety. Nawet jakby to była mała świnka, to też trzeba zabić. O, tutaj walczą. O, tutaj już nie walczą. Dobra, punkciory, 13 tysięcy punktów. Sympatycznie. Ryzykujemy? Ryzykujemy już, dobra, ryzykujemy. Paweł Świnka będzie zabijał. A co? Proszę bardzo, pan Świnka zabójca. I tak jesteście zamknięci, bo jestem taki długi i duży. Ha, ha, ha! Dwie małe ofiary zamknięte w paszczy złej świnki. Pan Świnka morderca. He, he, he. Proszę bardzo. O, zjedzmy punkty. O, taki mały, biedny robaczek. Nie widzę jego nazwy niestety, ale walczy o swe życie. Jak walczy do końca, zobaczcie. Na czas. O, ciach. Patrzcie, ile punktów zgarnąłem. Dobra. Lećmy dalej. Rozwijmy robala. Tak jest, rozwijmy swego robala. Punkty, 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 punkty. Czekajcie. Owińmy kogoś wokół siebie. Oj, ty kombinatorku, ty. Oj. Oj, oj, było ryzykownie. Było ryzykownie. Co przyspieszasz, grubasie? Bez sensu takie przyspieszanie. Patrzcie, no jest mały, nie, nie ma sensu. Bez sensu takie tutaj atakowanie tego maluszka. Chociaż nie widzę, że się uparł. Uparł się strasznie. Hej! Proszę bardzo. Ja się uwziął, patrzcie jak się uwziął. Patrzcie jaka walka będzie. Ta bitwa. Proszę bardzo, dorwałem go. Mam cię. Pan Świnka się nakarmił. Tak jest. Nakarmiłem się. Wyleciały łzy przeciwnika. Nakarmiłem się jego łzami. O, a to jest chyba komputerowy gracz. Nie? Mi się wydaje ten, co leci na dole. To jest chyba komputerowy. Bo tam wariuje strasznie. I słabo sobie radzi. Dobra, popłyńmy na dół. Zobaczmy, co tam niżej się dzieje. Co to tam będzie za bitwa? O! Śmieszek. O, shit! Nie jest dobrze. Ty się kończysz gdzieś? Fuck! Dobra, skończył się. Dobra. Tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Pa, pa.